11. Projekt Komisji Spraw Społecznych. Pani Przewodnicząca Ania Wandu, proszę uprzejmie oddać głos. To jest projekt uchwały z odpowiedzią na pismo z Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa. Dotyczy wydania przez Radę Dzielnicy opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego. I tu powiem tak, że sprawdzałam na BIP-ie inne dzielnice przy podejmowaniu uchwał nie posiłkują się numerami wniosku, ale też po prostu podają adres, znaczy nie pełny, tylko podają ulicę i myślę, że tutaj do... Myślę, że to jest dobrze, bo jeżeli chciałabym, żeby to było omawiane też tak anonimowo, mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o ten projekt uchwały, to to też są informacje ważne dla radnego miejsca. To dotyczy lokalu położonego przy ulicy Dobrego Pasterza 110 i tam jest taka sytuacja, że praktycznie od listopada pani, która to mieszkanie po prostu wynajmuje, nie mieszka, ponieważ były porachunki na tle kibicowskim, ma powybijane szyby w oknach, boi się tam mieszkać i po prostu nawet napisała mi o takie oświadczenie, że ona będzie się starała o, że ona nie chce tego mieszkania, bo się boi mieszkać. Dlatego też pozwoliłam sobie na wykonanie telefonu do kierownika, do Wydziału Mieszkalnictwa, bo nie wiedziałam wcześniej, jaka ta opinia ma być, czy to mamy, prawda, negatywną, ponieważ ona tam nie chce mieszkać, czy też po prostu, no pomijając wszystko, żeby to była opinia pozytywna. Więc opinia nasza komisji jest pozytywna z tego względu, że gdybyśmy dali negatywną, to w efekcie ta pani mogłaby się stać osobą bezdomną i po prostu nie mogłaby się starać i składać wniosku o zamianę mieszkania. Więc propozycja jest, żeby to była opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś głosy? Nie widzę. Przystąpimy do procedowania tej za poparcie projektu uchwały Komisji Spraw Społecznych. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta.